piekle. Sakra tej. Jeżeli byście byli świadkami takiego zdarzenia, w pierwszej kolejności należy powiadomić służby ratownicze. Zakładamy, że te służby ratownicze zostały powiadomione. Słuchajcie, zwróćcie uwagę, jak poruszają się ratownicy na lodzie. Pierwszy ratownik bardzo płasko, z tego względu, żeby równomiernie rozłożyć ciężar ciała, żeby lód pod nim się nie załamał. Chcę jak najszybciej dotrzeć do poszkodowanego, z tego względu, żeby osoba poszkodowana nie dostała się pod lód. Ratownik chwyci osobę poszkodowaną i ją zabezpieczy. Drugi ratownik podchodzi ze specjalnymi staniami i osoba poszkodowana będzie ewakuowana na deskę.